Dzisiejszy vlog będzie takim, może też takim głębszym, ponieważ właściwie nie wiedziałam, co nagrać i jestem tutaj właściwie w piżamie. To właśnie w takiej, o przyszłości ogólnie, ponieważ ostatnio właśnie było wiele pytań, co planuję zrobić na następny rok i dalej, i jakie ogólnie mam plany. Właśnie się pytacie, co z liceum, co jakieś studia, jakie plany ogólnie, jaki kierunek. I właściwie wcześniej o tym tak za bardzo nie myślałam, zawsze miałam takie po prostu taki pomysł, tak, o, zrobię to, może ten kierunek, ale nigdy tak konkretnie nie patrzyłam na żadne szkoły, na uczelnie, na nic nie patrzyłam. Ale właśnie trochę w tym roku mnie zmusiła do tego moja szkoła, ponieważ ja już zdecydowałam, że jako liceum zostaję w mojej szkole i będę robiła program IB. I to jest taki dwuletni program na niby wyższym poziomie i to jest po prostu taki międzynarodowy, to jest międzynarodowa matura i ona inaczej działa. I zdecydowałam właściwie, że ją zrobię i tu wybieramy różne tam przedmioty i właściwie mamy kilka opcji. I właściwie i to, co oni nam mówią, to jest, że to, co wybierzemy tutaj, wpływa na to, gdzie się dostaniemy później, po tych dwóch latach. I ogólnie wiecie, oceny i tak dalej, i właściwie trzeba było sprawdzać uczelnię, na którą się z jakimi przedmiotami zaliczonymi dostaniecie. I więc trochę zaczęłam o tym myśleć, ale już odpowiedziałam na wasze pierwsze pytanie, czyli co po gimnazjum. Właśnie 2 lata IB w mojej szkole, to jest już ustalone, ponieważ nie mam za bardzo innej opcji. Tutaj w Warszawie znaczy są inne angielskie szkoły, bo no po prostu jak chodziłam od zerówki do samych angielskich szkół, teraz się nagle zmienić na polskie liceum, to jest to w ogóle nie ma sensu, bo bym sobie zmarnowała kilka lat nauki po prostu próbując się nauczyć tego polskiego szkolnego i ogólnie wszystkich słów takich związanych z jakimiś chemiami, matematykami, bo to jest totalnie co innego, dlatego ciężko by mi było. I właśnie później, jak myślałam, jak wybierałam sobie te moje przedmioty, to nie byłam pewna, co chcę robić, bo wiecie, tak od kiedy, nie wiem, może miałam 5 lat, może nawet byłam mniejsza, to po prostu marzyła mi się moda, o Boże, tak. Nawet nie wiem, co będę robić, ale po prostu, wiecie, macie takie zawsze miałam takie przeczucie, że tam muszę być i nigdzie w inne miejsce nie pasuje, po prostu się nie wpasuje tak w otoczenie. Ale po prostu zaczęłam myśleć tak, co ja tak naprawdę chcę robić, tak, co ja lubię. I wyszło tak naprawdę na to, że lubię ubierać ludzi, stylistka czy coś takiego, co było bardzo dziwne, bo zawsze byłam przekonana, że nie, że ja będę projektować ubrania, ale wiecie, to są takie nierealne marzenia, to jest coś takiego, co chcecie, ale... dlatego sobie wybrałam tak naprawdę takie 2 kierunki, może 3, coś takiego, i już takie 3 uczelnie mam wybrane i po prostu później, wiecie, dochodzi to, czy się dostaniecie i tak dalej. Więc wybrałam sobie Parsons, to jest New School of Design. Mają jedyną uczelnię w Nowym Jorku, a właściwie dokładnie tą samą w Paryżu. I oczywiście osoby, które mnie trochę lepiej znają, to wiedzą, że oczywiście Nowy Jork to ten... to ja bym wolała, ale później moi rodzice tak... jednak jak skończysz to IB, to liceum, to właśnie ja będę miała rocznikowo 18, ale... tak naprawdę 17, bo jestem z października, więc tak, no tak, wiesz, nie pozwolimy takiej 17-latce pojechać samej do Nowego Jorku. Tylko bo jednak, wiecie, Nowy Jork to jest coś, o czym zawsze też marzyłam, a w Paryżu byłam, no, mam tam po prostu rodzinę i tam jeżdżę i jednak chcę być tak trochę, nie wiem, chcę coś nowego, tak chcę coś od nowa zacząć, taką nową przygodę, a... może jest to takie trochę ryzykowne być samemu w takim miejscu, tak bez nikogo, ale jednak tak czuję, że tak dam sobie radę. A teraz jest to, że trzeba przekonać rodziców, bo jeśli będzie sytuacja, że mi powiedzą, że tak, okej, za szkołę w Paryżu zapłacimy, a jeśli chcesz do Nowego Jorku, poradź sobie sama. A to nie są niestety takie kwoty, które mogę po prostu sama. Bo jednak
wiecie, nie za bardzo nie pracuję, nic nie robię, bo za bardzo nie mogę, no to skąd ja wezmę pieniądze? Zawsze można ukraść, ale tak się nie robi. I jeszcze inna opcja, która była, to FIDM w Los Angeles. I ogólnie tam to jest trochę może mniej prestiżowa uczelnia, ale jest tańsza, to jest, wiecie, zawsze lepsze. Ale nadal jest fajne miejsce, jest fajny kierunek, bo tam kierunek to jest jakiś Apparel Industry Management. I to jest ogólnie, że uczą was projektowanie ubrań, ale uczą was o zakładaniu własnej firmy, pracowaniu firmy i organizowaniu tego. Czyli to jest takie pomieszanie, takie bardzo dobre pomieszanie, co wam takie gwarantuje jakąś dobrą pracę i taką sensowną, że dużo się uczycie, nie za dużo o biznesie, nie za dużo o ubraniach. Jest idealne pomieszanie, bo ja się typowo do biznesu nie nadaję. Jakoś to jest dla mnie za poważne. A na Parsons wybrałam sobie dwa, tam są dwa kierunki, jest jakiś fashion marketing, albo typowy fashion design, którego się strasznie boję, bo jeśli zobaczycie, kto ukończył właśnie ten fashion design na Parsons, to są takie osoby, które są po prostu wow, takie na serio wow. I widzimy się tak, chyba tam nie pasuje, ale wiecie, zawsze warto spróbować, później można zmienić po prostu kierunek, bo skoro jest to ta sama uczelnia, nie ma dużego problemu. Właśnie tak myślę, co ja chcę robić tak właśnie w przyszłości. Nie sądzę, że będę jeszcze pewna tego za dwa lata, jak będę musiała właśnie już pójść na te studia. Ja sądzę, że później na przykład jak pójdę na takie studia jakieś mieszane, ten biznes z modą, to będę miała więcej później opcji, że nie będę po prostu zmuszona pójść i robić tego. Tylko mam opcję, mogę pójść tak do czegoś pomiędzy zawsze. I to, co właśnie lubię w tym niby tej fashion industry, żeby to tak ładnie nazwać, to jest to, że po prostu to, co studiujecie, to was nie ogranicza do tego, co chcecie później robić. I macie taką opcję. I możecie sobie tak, nie jesteście ograniczeni, ok, skończycie to, musicie to robić. I wiem, że po prostu dużo osób się nawet wbiło w takie coś po studiowaniu jakiejś nie wiadomo czego, jakiejś medycyny. I po prostu dla niej tak, nie, to nie dla mnie. Ale wiecie, ja to, co ja bym wiedziała? Po prostu dużo czytałam ostatnio. I właściwie to są moje plany tak na przyszłość. Właśnie nie wiem nawet, czemu tak teraz o tym myślę, ale no bo właściwie ja nic nie robię. Siedzę po prostu cały dzień na PlayStation, jem na czosy, nic nie robię. No tak naprawdę więcej nie mogę wam powiedzieć, bo sama nie wiem, co chcę robić i jest tyle opcji, tylko po prostu ja mam takie przeczucie, takie coś sobie, że nie nadaje się do takiej pracy, nazwać ładnie, takiej nie mądrej, ale takiej, wiecie, takich typu medycyna, jakieś chemie, matematyki, to jest w ogóle ogólnie nawet jakieś historie, to się nie nadaje. Ja muszę coś robić, co musicie co chwilę coś nowego robić, nie macie tego samego, tylko takie nowe pomysły, bo wiecie, nowe otoczenie, takie nie być w tym samym miejscu cały czas. Jest, po prostu muszę się dużo ruszać, muszę dużo robić, muszę cały czas coś robić. Okej, więc mam nadzieję, że następny filmik uda mi się wygrać trochę szybciej i już mam kilka nagranych, więc będzie dobrze i pa pa!